Czarbuczy! Czarbuczy aktywujemy dwa razy klikając L2. X. Więc w niektórych pokazówkach jest echo, to jest ponieważ w tej nagrywarce, jak chodzi o gameplay HD, to się gameplay desynkuje po 10 minutach. Na HD PVR to się działo po 20. Nie przeszkadza mi to, ponieważ przynajmniej wiem, że będzie jakiś desync, plus, jak to mogę powiedzieć, lepsze to niż taki desync, gdzie w 5 minutach filmiku jest opóźnienie z 10-minutowego momentu. Wiecie, z momentu, który był w 10 minutach. Gincie! Wiem, tutaj trzeba 3 śrubki przekręcić. Albo 4. 4. Tak. 4. Ja, polski gamer 17. Ja jestem debil. Maximum notek increased. Okej, myślałem, że ja deadnę. Czas na regenerację pojazdu. Ponieważ to możemy zrobić tutaj, na tej platformie. Nie ma limitu czasowego, więc nie ma, kurde, rażowania takiego, na że ja lubię szybki być w grach. Ale wiecie co, panie i panowie? Ja już to mówiłem od paru let's play, ale chyba zacznę grać sobie z powrotem w Kingdom Heartsa, ponieważ naprawdę... mam ochotę... na Kingdom Heartsa. Więc spodziewajcie się na 70-odcinkowy let's play. Uhuhuhu. Jak Kingdom Hearts 2 będziemy robili, to przygotujcie się na 100 ileś. O, to będzie długa let's play. Na przykład gdybym zrobił let's play z San Andreas na przykład, to jest fucking let's play na pół roku. W formacie 10-minutowym. I na pewno się będziecie pytali, gamer, jaka jest różnica pomiędzy uploadowaniem 10-minutowego filmiku niż 20-minutowego filmiku. Szczerze, szybciej z materiału, jak to można powiedzieć, szybciej tracisz materiał na kanale. I zanim powiecie, ale jak będziesz nagrywał codziennie, to nigdy materiału nie stracisz z Polski Gamerze 17. Tak, ale też mam życie prywatne i czasami po robocie nie mogę o tak, kurde, sobie grać w grę, ponieważ jestem zmęczony, albo po prostu nie mam ochoty na nagrywanie. Simple. Na przykład tymi. Raymanem 2 na PlayDinkę. Raymanem 2 na PlayDinkę. Kaczorem Donaldem na PlayDinkę. Raymanem 2 na Dreamcasta i Raymanem Areną. Mam let's play na 3 miesiące. A w rzeczywistych tych 20-minutowych odcinkach to byśmy już chyba w miesiąc stracili te odcinki. Plus nie chcę robić przerw na kanale, ponieważ wiem, jak lubicie oglądać moje filmiki. Dlatego mój licznik subskrypcji ciągle rośnie. Ale wiecie co, to chciałem o czymś pogadać. O YouTubie. Zanim na pewno będziecie myśleli, o co tym razem, o czym ty będziesz, kurde, tutaj ten... Czekajcie. Wow, gra jest tak głośna, że nawet moje słuchawki odbierają. Te, wiesz, to... Ale cóż. Ja szczerze nie jestem wielkim fanem tego, jak to muszę powiedzieć. To na pewno urazi parę moich ziomków, którzy to robią, ale szczerze chcę powiedzieć opinię na ten temat. O! Czasami ja osobiście bym nie poszedł, nie wiem, spać z dobrym... Po prostu nie miałbym dobrego sumienia, gdybym powiedział na końcu każdej sesji: o, oglądajcie moje filmiki i lajkujcie! Jak je nie zlajkujcie, to nie jestem motywowany na nagrywanie kolejnych filmików. Nie wiem czemu, ale to jest praktycznie szantaż za filmik. Na przykład ci ludzie: ej, dajcie mi 10 łapek, to ja zapowoduję kolejny filmik. To jest fucking szantaż normalnie emocjonalny. Ja szczerze mnie nie obchodzi, czy ludzie lajkują, czy nie lajkują filmik. Ważne, że ktoś to ogląda. A po nie mówię,
Proszę, subskrybujcie mój kanał, ponieważ to jest wasza decyzja, czy chcecie subskrybować. Ja nie muszę wam to tak wbijać do głowy. I to ostatni raz, kiedy poruszę ten temat, ponieważ na pewno zacznie YouTube'ową dramę. Jak można fucking dramę mieć na kanale let's playerskim? How? Ale cóż, upgrade'ujmy sobie arbitra. Dół, góra, trójkąt. Tutaj mogę Napalm Moda na arbitra mogę sobie Napalm Moda zainstalować, ale ponieważ ja nie lubię tego moda, to wiecie, nie ma. Wipery nam się zupgrade'owały! W końcu! Ale tak czy jak będę tą broń rzadko używał. Hakujcie orby! Mam dobre wieści Dragon Ballowe. Dragon Ball będzie miał teraz oficjalne napisy na Crunchyroll. I Toei ostro skapowało się, że ludzie oglądają nielegalnie te odcinki i praktycznie zaczynają od odcinka, który będzie premierował w sobotę. Technicznie w niedzielę rano, super rano. Odcinek... pierwsza rano w Anglii to dziewiąta rano w Japonii. Czyli, że o drugiej rano w Polsce leci odcinek na żywo Dragon Ball Super. Godzinę po tym Crunchyroll daje odcinek z napisami. Czyli, że dopiero te napisy debiutują w niedzielę. O trzeciej rano w Polsce, o drugiej rano po godzinę po oficjalnym broadcaście, po emisji odcinka. Ponieważ wszyscy czekają na dubbing, który praktycznie długo nie będzie, ponieważ Toei po prostu powiedziało w Animation, że nie będą robili serii, dopóki nie będą mogli tej serii na w telewizji puścić. Ponieważ Dragon Ball teraz stał się bardzo wielki. Ponieważ teraz Shonen Jump robi departament ekskluzywny do Dragon Ballu. Coś co Naruto nie ma, One Piece nie ma i fucking Bleach nigdy nie będzie miał. Po prostu, jak to mogę powiedzieć, Dragon Ball jest zbyt wielkie. Nawet dla serii jak One Piece i Naruto. I to jest dzięki Super. A ja wam powiem, czemu Super jest... czemu Super ma sukces, a GT nie miało. GT nie miało sukcesu, ponieważ raz, było szajsko opowiedziane. Dwa, premiera była tydzień po ostatnim odcinku Dragon Ball Z. I ogólnie to, szczerze, nie było robione przez Toriyamę, co powodowało dużo debat. Plus większość postaci stała się bezużyteczna. Co tak samo można powiedzieć o Super, ale Super przynajmniej... niektóre postacie rozbudowuje bardziej, jak na przykład Vegeta. Vegeta miał największą zmianę w historii Dragon Balla dzięki Super. Super ma sukces, ponieważ raz, filmy, ponieważ dzięki filmom Battle of Gods i Resurrection F Super w ogóle istnieje. Dzięki oryginalnym arkom jak Universe 6 i Future Trunks ma sukces. Plus szczerze, jeden największy punkt, czemu Super ma większy sukces, ma największy sukces od GT, to jest ponieważ 13 lat temu GT leciało. Super debiutowało 13 lat po ostatnim odcinku Dragon Balla GT. Więc nie było, kurde, żadnych jakichś filmów i takie tam. Dopiero od chyba 2010, 11, któregoś tam... Super. Nie Super, tylko film, Dragon Ball powrócił w formie filmów. I to jest wszystko, co ja powiem na ten temat. Czemu są tylko Dual Vipery to? W końcu jakieś inne bronie. Po prostu Super wyszedł w odpowiednim momencie. Oraz też kolejny sukces jest taki, że Naruto się kończy. Oczywiście Boruto jest, ale szczerze, Boruto nigdy nie będzie aż tak popularny jak Naruto. Plus anime, nawet że się praktycznie skończyło, to dalej robi filery. Ponieważ... Arbitel level drugi.
A Bleach to w ogóle. Będę szczery, Naruto nie... Znaczy, lubię Naruto. Naruto nie zasługuje być maskotką tego. Olimpiady w 2020 roku. Goku jest królem anime. Sorry, ale jak chodzi o największą popularność anime w całej historii, Dragon Ball to 101 anime. Goku jest normalnie panem Naruto, panem One Piece'a. Normalnie Naruto, nie Naruto, tylko Goku i Dragon Ball to najlepsze anime. Nie, nie powiem, że najlepsze, ponieważ ja troszeczkę wolę Full Metal Alchemist bardziej od Dragon Ball Z.